co na zachodzie. Dziewczyno, odprowadź mnie, odprowadź mnie za nas, daj buzi jeszcze raz i tak się rozstaniemy. A jak się rozchodzili, oboje smutni byli. Niedziela, 19 września 2021 rok. Muzeum Skansen w Strążnej. Święto ziemniaka. Wchodzę do zabytkowej kuźni w Skansenie Strążna. W tej kuźni do niedawna pracował i zajmował się tą kuźnią świętej pamięci Kazimierz Miller, mistrz kowalski z Odrzychowic. Obecnie kuźnię tą przejął zastępca Kazimierza, Kuba z Wrocławia. Kuba, może coś powiesz? Dobry. Uczyłem się tutaj przez ostatnie 5 lat od pana Kazimierza i jest dla mnie bardzo ważne i niezwykle się cieszę z powodu tego, że teraz sam mogę kontynuować tradycję, której pan Kazimierz mnie nauczył, ale również to, że w zasadzie pracuję przy tym samym kowadle, przy którym nauczyłem się wszystkiego. Kazimierz zawsze chwalił Kubę. Powiedział do mnie niejednokrotnie, że jest to bardzo zdolny młody człowiek z wieloma pomysłami. Po prostu ma smykałkę i przewiduje, że będzie z niego kiedyś fantastyczny kowal artysta. Dziękuję za wywiad, Kuba. Jeszcze nie raz się spotkamy i dzisiaj z pewnością jeszcze pokażemy ciebie przy pracy tutaj. No to do zobaczenia za chwilę. Odsuwa liść. Jest to bardzo żmudna i delikatna praca, bo można przegrzać żelazo, prawda? Przepalić i po prostu od nowa wszystko zaczynać. Wszystko tutaj w tej kuźni odbywa się tak jak przed 100 i więcej laty. Nie ma żadnych silników, wszystko napędzane ręcznie. W tej chwili Kuba pompuje powietrze do paleniska. To jest miech, dźwignia i palenisko. W tej chwili Kuba odcina liść, tak? Tak, odcinam liść. Będzie to otwieracz. A, nie przypuszczałem. Z tych tutaj leżących. A to przedmioty właśnie wykonane przez Kubę. Jaka misterna robota. Tutaj widzimy już odcięty liść. Co dalej, Kuba? Za chwilę będę rozpłaszczać ten tutaj bardzo masywny ogonek. Tak. Zrobię go troszeczkę na okrągło, a następnie zrobię w nim bardzo duży otwór, który wyciągnę tym narzędziem. O. Proszę. Proste narzędzie, a jak przydatne, prawda?
za chwilę, tak że jak będę miał przygotowaną blaszkę, wyciągnę ten otwór i na koniec powstanie z tego otwieracz podobny do czegoś takiego. No fantastycznie, ozdobny i nie do zniszczenia, prawda? Tak. Tak, dobrze widzimy, dobrze widać. Chciałem zwrócić uwagę, że tuż przy palenisku jest podobizna Kazimierza przy pracy. No zdjęcie troszeczkę takie niezbyt wyraźne, ale na pewno będzie można odróżnić i zobaczyć Kazimierza. W tej chwili Kuba rozpłaszcza końcówkę liścia i tutaj to spłaszczenie, tutaj będzie otwór, tak? Właśnie. Czyli pomocnice Kuby, małżonka. No ma krepę dziewczyna, bo tutaj trzeba dobrze machać. Kolejny etap wybijania, czyli rozkuwania ucha otwieracza. Liścia powstaje otwór. Jak głęboko jesteśmy, jesteśmy bardzo głęboko. I z powrotem do ognia. Kolejny etap. Co teraz, Kuba? Właśnie jaka czynność teraz w tej chwili? Teraz nabiję blaszkę. Znaczy wykonamy wypust, który będzie łapał za kapsel i pozwoli nam otworzyć butelkę. Wypustka musi być na tyle cienka, żeby wejść pod flaszkę kapsla. Oraz ten, oraz ucho musi być na tyle duże, żeby spokojnie chwycić cały kapsel od góry. Tak, rozumiem. I jak widać, o, tutaj nasza ten, nasza, nasz kapsel jest już ten, jest już do chwycenia, że tak powiem. Mhm. Dobra? Tak. Teraz robię jeszcze takie formowanie tego liścia.
Chciałbym tak, żeby po prostu było coś takiego, trochę w ogóle to zawiesić po prostu na ścianie, a tak to przynajmniej jakąś funkcję. Ponieważ jest to... A z czego to jest tak piekło? Piosenka? Ponieważ to jest jedna, to jest wyciskiem, prawda? To jest regulator pada. Z maszyny parowej, wata. Bardzo proste urządzenie. Regulator wata w tej chwili można spotkać dosłownie wszędzie, mówimy na to sprzęgło odśrodkowe. Każda kosiarka spalinowa, każda piła łańcuchowa. Jak to się dzieje, że ona nie powinna się kręcić, kiedy ma jałowe obroty? W środku są okładziny, podobne jak w hamulcu bębnowym. Okładziny połączone z sprężyną. Jeżeli po odpaleniu na przykład łańcuch się kręci, to znaczy, że sprężyna pękła i wtedy słychać takie głośne dzwonienie. I chodzi o to, że w momencie, kiedy dodajemy gazu, to ciężar okładzin powoduje, że one się rozszerzają i trąc od tego. A ten pokładzin, że przeniesienie na B.